Witam wszystkich. W tym odcinku zaprezentuję Wam technologię firmy Google. Się nazywa Flutter. Technologia ta została, widzicie, pierwsze wydanie tej technologii to był maj 2017 rok, dwa lata temu. Stabilna wersja obecnie to 1.5.4 na maj 2019 rok. Za pomocą tej technologii możecie, Google oferuje Wam możliwość, to jest konkurencja tak naprawdę dla Kotlina, dla technologii Microsoft Xamarin i Native Android. Możecie tworzyć aplikacje na Androida i na Apple iOS przy użyciu języka programowania Dart, który oczywiście został też stworzony przez firmę Google. Więc żeby... Dart jest bardzo podobny do Java, więc musielibyście przejrzeć tutorial, jak się nim posługiwać. Dodatkowo potrzebujecie edytor. To jest darmowy edytor stworzony przez firmę Microsoft Visual Studio Code. Ściągnąć możecie sobie za darmo. Tutaj macie stronę flutter.dev, na której macie pełno tutoriali. Ja zaraz zaprezentuję, jak się tworzy prosty projekt i jak się korzysta z jakichś tutoriali. A tutaj macie tak zwane Dart pakiety, które możecie zastosować we swoich aplikacjach mobilnych. Teraz tak, no to stwórzmy jakiś pierwszy projekt. Ja używam tutaj emulatorów Genmotion. Genmotion wpiszcie sobie na moim kanale Genmotion i zobaczycie, jak je się instaluje, skąd się pobiera. To jest emulator Androida 5.0. Dodatkowo mam tutaj Visual Code Studio. I teraz stworzę sobie nowy projekt. Więc utworzę sobie nowy projekt. Więc nacisnę Ctrl-Shift-P. Ctrl-Shift-P, naciskacie Flutter New Project. Oczywiście jeszcze tak, jak ściągniecie to Visual Studio Code, to musicie zainstalować tak zwane extensions. To się instaluje, tutaj macie View w menu i Extensions i musicie zainstalować Flutter, wpisujecie sobie Flutter. Ja tu już mam zainstalowane, widzicie? Tutaj musicie nacisnąć Install. I jeszcze rozszerzenie do składni języka Dart. No tutaj tak samo mam zainstalowane, więc już nie muszę instalować, musicie to zainstalować. I teraz Ctrl-Shift-P, tu wybieracie sobie New Project Flutter. Wpiszcie sobie Hello World, na przykład jak to zawsze się zaczynacie, zaczynamy naukę. Weźmy, naciśnijmy, wybierzmy folder, w jakim będzie zainstalowany ten projekt. I stworzy to, ten szablon stworzy nam nowy, prosty projekt aplikacji mobilnej. Zaraz zobaczycie, jak wygląda ta aplikacja, więc ona tu się składa. Tutaj są, ten Explorer pokazuje, jakie są foldery. Tak, mamy tu parę folderów. Android, iOS, lib, tutaj ukryty idea, test, gitignore, to wiadomo, do gita. To jest do gita, prawda? No to już na razie o gicie nie będę mówił w tym tutorialu. System kontroli wersji i pubspec, bardzo ważny plik, o którym możecie dodawać pakiety, ale zaraz pokażę Wam orientacyjnie, jak to wygląda. W folderze lib macie główny tutaj kod, tak wygląda kod w tym języku Dart, więc macie main, która uruchamia run app i uruchamia takie coś jak my app. We Flutterze wszystkie komponenty to są tak zwane widgety. Czyli widgetem jest pole tekstowe, widgetem jest, nie wiem, górne menu, dolne menu, przyciski. To wszystko są tak zwane widgety we Flutterze. I mamy dwa typy widgetów. To jest tak zwane, one dziedziczą po klasie stateless, czyli bezstanowe, czyli nie zmieniają swojego stanu, i stateful, zmieniające. Ale o tym w późniejszych wideach. Widzicie, że tutaj mamy takie coś jak override widget method, czyli i tak zwany material app. Material App posiada domyślnie właśnie tytuł, jakiś theme, czyli wygląd, prawda, i kolor możemy ustawić, w tym wypadku jest ustawiony na niebieski i oczywiście wyświetla tutaj prosty tekst Flutter Demo Homepage. Jeżeli uruchomię to teraz F5 nacisnę, to zobaczycie tutaj na emulatorze się zaraz pojawi ta cała aplikacja. Chwileczkę. No tutaj widzimy, mamy Debug Console i to się uruchamia. Więc tu widzicie emulator Google Nexus 9, Google Nexus 9, Android 5 akurat tutaj jest na tym.
Bardzo fajna funkcja to jest tak zwany hot reload. Zaraz Wam pokażę, na czym to polega. Zmienimy tutaj sobie w kodzie jakieś wartości, zmienimy kolor, na przykład tutaj widzicie, pokazuje mi jaki kolor jest i zmienimy tekst i zobaczycie, automatycznie zostanie odświeżony interfejs przy pomocy tej funkcji, więc to ułatwia bardzo programowanie. Tak jak mówię, to jest pierwsze wideo na temat Fluttera, więc nie chcę Wam tutaj zagłębiać się dokładnie, dogłębnie, wiecie, musicie się nauczyć języka Dart, który, no tak jak każdy język programowania, no on ma paradygm programowania obiektowego, więc tworzycie klasy, tak jak w Javie na przykład, więc jeżeli znacie język programowania Java, przejście do Darta zajmie Wam parę dni, może nawet dzień dla zaawansowanych, tak? Więc i teraz uruchamiamy tutaj przykładową aplikację. I chwileczkę jeszcze. Właśnie ja nie lubię nigdy emulatorów, one bardzo wolne są ogólnie. I widzimy tutaj przykładowa aplikacja. Tutaj widzimy Stateful Widget. Tutaj widzimy, ponieważ ten widget zmienia swoje tutaj wartości. Tak? Jak naciśniemy przycisk plus, to widzimy, wartość się zwiększa. Widzimy tu takie coś jak widget scaffold. Widget scaffold domyślnie posiada tak zwany app bar, czyli tutaj jest ten, jak to się mówi, pasek bar, tak, aplikacyjny bar. Kolumna jest wyśrodkowana, widget center, to są wszystkie widgety. Ten tekst, scaffold, app bar, to są wszystkie widgety. Jedna kolumna też jest widgetem, czyli jedna kolumna. No i widzimy tekst, że tutaj jest tak, tekst jeden, a na dole jest drugi tekst, widget, który wyświetla kolejny tekst, czyli licznik szóstka. I widzimy to w kolumnie, bo idzie do dołu wierszami. I jeszcze mamy tutaj w prawym dolnym rogu, mamy tak zwany floating action button, który tutaj ma znak plusa. Oczywiście możemy ten znak plusa teraz zmienić na inną ikonkę, na przykład możemy wybrać taką. I zwróćcie uwagę, jak nacisnę save, automatycznie hot reload, właśnie funkcja uaktualni interfejs. Dodatkowo pokażę Wam tutaj na przykład zmianę wartości tekstu, usunę, save i zwróćcie uwagę, push the time. Od razu interfejs się odświeża automatycznie. Zmienię sobie kolor na, nie wiem, na czerwony. Tak, i od razu interfejs zmienia kolor na czerwony. Tu widzimy czerwony kolor. Tak samo tytuł. Mogę sobie dodać test. Tu widzicie Flutter Demo Homepage. Tutaj teraz save i hot test. Ta funkcja hot reload właśnie umożliwia mi takie podglądanie automatyczne interfejsu. Dobrze, to był taki prosty przykład jakiejś tam strony. Weźmy sobie na główną stronę tutaj flutter.dev, w opisie, w komentarzu do tego filmu umieszczę. Weźmy sobie, przejdźmy do jakichś tam tutoriali, więc weźmy. Tu macie wszystko, jak ustawić środowisko i tak dalej. Weźmy sobie user interface. Jakieś tam tutoriale weźmy, gdzie te tutoriale? O, samples and tutorials. I mamy takie coś jak cookbook, tak? No i możemy dodać na przykład drawer, czyli takie sliding, takie z lewej strony. Jak to się robi? Więc tutaj widzicie kompletny przykład. Jest, ale ja sobie po prostu skopiuję ten przykład. Drawer to też jest widget. I widzicie, ja tylko chcę taki prosty, nie będę tutaj na razie zagłębiał się w szczegóły. Otwieram tutaj, żebyście zobaczyli, bo o co chodzi? Drawer wyświetla się z lewej strony, więc wchodzę tutaj. Więc mamy takie coś jak scaffold i on potrafi wyświetlać drawera. Więc najpierw te... O, tutaj umieścimy drawer. I zwróćcie uwagę, Ctrl Save i teraz co się dzieje? Pojawia się taka ikonka, która umożliwia. Oczywiście mogę tego drawera robić w ten sposób. Widzicie, jedną linijką kodu tworzę właśnie taki drawer. Bardzo prosta sprawa, więc za pomocą Fluttera jedna linijka w Xamarinie, parę linijek w XML-u oczywiście trzeba dodać. No to jest przykład Fluttera, drawer, tak? Dodatkowo tu macie jak tworzyć formy, które analizują na przykład dane wpisywane, na przykład e-mail podać, to możecie walidować ten e-mail, ale tu wyświetlmy sobie jakiś obrazek z internetu.
Zobaczcie, jedna, dwa, trzy linijki kodu, tak naprawdę jedna by się zmieściła. Można to umieścić i teraz z internetu na przykład weźmy sobie jakiś obrazek, umieśćmy, czyli na przykład niech ten obrazek będzie umieszczany o tutaj. A, zaraz, nie tutaj, tylko pod tym widgetem tekst, niech będzie. Tutaj sobie Ctrl L, sobie to wyrównamy, ten kod tak ładnie, żeby to było. I teraz zwróć uwagę, Ctrl Save, Hot Reload, wyświetli. I ten obrazek jest pobrany ze strony, tutaj spod adresu HTTPS, Pixum, Photos i tak dalej. Widzicie, z internetu umieściłem obrazek w parę sekund. Co tu jeszcze ciekawego? Oczywiście macie budowanie list i tak dalej. Możecie podstawową jakąś listę. Tu jest przykład cały o taką na przykład stworzyć, więc wystarczy, że sobie skopiujecie ten przykład. Copy code, tak? Tutaj weźmy sobie to wszystko, zaznaczmy, wklejmy, czyli usuwam, Ctrl S i teraz widzimy lista, prawda? Więc to bardzo za pomocą Hot Reload bardzo szybko mogę robić te przykłady. Tak jak mówię, w tym wideo pokazuję Wam, jak korzystać z przykładów, nie zagłębiam się w tajniki języka. Oczywiście możecie tutaj tworzyć tak zwany grid list. No zobaczmy, copy code, jak to wygląda. Więc Ctrl S, Ctrl A, zaznaczamy wszystko, Ctrl V, wklejamy i znowu Ctrl S i Ctrl, widzimy grid list, tak? Mamy coś taką listę na przykład. Co tu jeszcze ciekawego jest, weźmy nawigację na przykład, możecie nawigować pomiędzy, tworzyć nowe ekrany, prawda? Bo wiadomo, że aplikacja składa się z kilku ekranów, no to naciśnijmy kopiowanie kodów. Tak jak mówię, nie zagłębiam się na razie tutaj w tych klasach i tak dalej, z czego pokazuję Wam, jak to się orientacyjnie posługuje, jak można, możecie się posługiwać przykładami. I widzimy teraz Ctrl i teraz widzimy, o, coś się zatrzymało, czyli coś jest nie tak. Dobra, ale zaraz uruchomimy jeszcze raz ten kod w F5, naciskam i zaraz będzie uruchomiony. Więc tak jak mówię, tu jest masa przykładów na tej stronie. Widzicie, jak wysyłać dane do nowego ekranu, jak nawigować pomiędzy nowym ekranem i wrócić powrotem, jak JSON-a, jak po prostu pobierać dane tutaj z internetu na przykład, prawda? Więc macie cały przykład, tu jest kompletny example. Więc widzicie fetch data from internet, zaraz to przerobimy, bardzo szybko widzimy, tu klasa jest stworzona. Oczywiście te klasy powinno się trzymać w oddzielnych plikach, a nie w głównym pliku main, ale main.dart. No, tu widzimy, że pobiera posta jakiegoś z tej strony internetowej za pomocą REST API. Więc zaraz to przerobimy, niech tylko się uruchomi przykład tutaj z tymi bo we Flutterze, o co chodzi? W Androidzie, w Xamarinie mówi się Activity, tak samo w Androidzie w programowaniu. Natomiast Google, wprowadzając Fluttera, zmienił nazwę na Routy. Route, czyli ekran to jest tak zwany Route. To jest pierwszy Route, teraz otworzyć drugi Route, to naciskamy przycisk, widzimy Second Route, czyli drugi Route, go back, wrócimy wstecz do pierwszego ekranu. Dobra, pobierzmy tutaj, jest ciekawy przykład, tu widzimy, kopiujemy kod, tutaj nic wielkiego nie robię, po prostu biorę przykład, Ctrl Save. Oczywiście teraz widzimy, że tutaj pokazuje kompilator, że nie może znaleźć pakietu HTTP, zgadza się, ponieważ ten pakiet, widzimy, tu jest pakiet HTTP, musimy jak go zainstalować, czyli w pliku macie taki coś jak pubspec.yaml. Musicie skopiować tą linijkę i dodać do kategorii Dependencies. Ja Wam to pokażę. Bo jest masa pakietów stworzonych przez zewnętrzne firmy. I tutaj wklejacie tu pubspec.yaml. I tutaj macie Dependencies, sobie wklejacie. Ctrl S, żeby pakiet został pobrany. Flutter tutaj uruchamia takie polecenie Flutter Package Get, które pobiera ten pakiet, no i teraz pakiet już jest pobrany, załadujemy ponownie
Jeszcze raz uruchomimy tę aplikację. Więc wchodzę na main dart, F5. Teraz widzimy, że będzie pobierany post, bo ta aplikacja zwraca jakąś tam post, tak? Wrzuca go do tej klasy. Widzimy, tutaj mamy te pola tego. Jakbyśmy to uruchomili w przeglądarce, to po prostu mielibyśmy po prostu zwróconego JSON-a. Tak, ale to mówię, zobaczycie sobie, jak prosto się tworzy takie aplikacje. Dodatkowo, tak jak mówię, tutaj macie wyglądy, zapisywanie do SQLite, czyli bazy danych, tworzenie na przykład tabów, gesty, obsługa gestów, czyli na dotyk i tak dalej. Tutaj macie taby na przykład, czyli zakładki, tak? Można, jak szybko tu widzicie, tworzyć takie coś. Ale jeszcze uruchomię ten przykład. I do Book Console widzimy, że jeszcze budowanie. I zaraz się powinno uruchomić. Widzimy, że pobiera dane. To jest jakiś ocytat, taki on, prawda? Więc jest on pobierany. Weźmy sobie teraz, skopiujmy jeszcze ten przykład, jak tworzyć szybko wygląd taki z tabami. I znowu widzimy, aplikacja, czasami trzeba ją zamknąć, jeszcze raz F5 uruchomić. Tak jak mówię, tak wygląda korzystanie z przykładów. Widzicie, jak wygląda środowisko VS Code. Oczywiście możecie używać Android Studio, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Tak samo emulator Genymotion wystarczy w zupełności. W kolejnych wideach wyjaśnię, co to jest Scaffold, po co to jest Material App, dlaczego ta klasa dziedziczy po Stateless Widget, więc dlaczego tak uruchamia się tą aplikację i co to jest te Flutter Material Dart. Jeszcze taka ciekawostka, Flutter ma nową, teraz jest tak zwana nowa technologia, że ten jeden kod nie tylko będzie eksportowany na system telefonu komórkowego, system Android lub iOS, ale również możecie tworzyć na przykład stronę internetową, która będzie wyglądała podobnie, ale to jest w fazie jeszcze testów, więc to nie jest wersja produkcyjna, więc to nie jest stabilne. Ale taka ciekawostka, po czym to można poznać, ponieważ jak wejdziecie tutaj na stronę pub.dev pakiety, zwróćcie uwagę, tutaj macie takie coś, pakiet HTTP, obsługiwany jest na Flutter, tu chodzi o technologie komórkowe, mobilne, web na strony, to jest ten nowy, a other, a to nie wiem other co to znaczy, ale tutaj widzicie niektóre, shared preference jest obsługiwany tylko na Flutterze. Shared preference oczywiście istnieje tylko na Androidzie, ponieważ na webie, jak piszecie stronę internetową, ona nie ma dostępu do plików, więc dlatego ta biblioteka logicznie nie ma dostępu, po prostu nie istnieje na webie, na stronach. Ale tak jak mówię, nie będę tutaj Wam mieszał, więc tak, widzicie, się tworzy szybko aplikacje we Flutterze. No i mamy już system tam takie przechodzące tabelaryczne, tak? No i oczywiście ikony, można wszystko sobie zmieniać od razu za pomocą, nie wiem, wybrać, nie wiem, account balance. I tu widzicie, się ta ikonka zaraz zmieni. Kurczę. Oj, coś nie odświeżyło. Router in progress inquiry, czyli jest w progresie. Ale dobra, zastępujemy jeszcze raz F5. Czasami te hot reload nie jest takie uniwersalne. I mówię, możecie tu zmieniać ikony, to są domyślne ikony w zestawie Fluttera, więc, a no tak, bo tutaj są taba, przepraszam, tu są te tab view, czyli pojedyncze, to chyba tam zmieniło dobrze tą ikonę, tam nie zauważyłem, widzicie, no to jest tab bar, czyli to co na górze te ikony się pojawiały, 3, a tutaj jest tab view, to jest, odnosi się tu pojedynczego tego taba, no i tak wygląda to orientacyjnie. Możecie używać Android Studio i tak dalej. Wszystko jest kompatybilne. W kolejnym wideo wyjaśnię dokładnie właśnie, co to jest, ale tak jak mówię, co to jest, jak się uruchamia aplikację, tu mamy główną funkcję main, prawda? I widzimy, że uruchamia klasę
Tab Bar Demo, która dziedziczy po Stateless Widget. To jest bardzo ważne. We Flutterze, tak jak mówię, mamy dwa rodzaje widgetów. Wszystko we Flutterze jest widgetem, czyli to jest widget, to jest widget, to jest widget, tak? A teraz zmienimy ten car na jakiś inny. Widzimy, tu jest podgląd. Ta ikonka tutaj jest. Sobie zmienię na inną, na przykład coś takiego. I teraz widzimy, tu się zmieniła, tak? Ale tak jak mówię, tak to wygląda. Nie jest to trudne. Masę przykładów na stronie Flutera, więc możecie sobie poeksperymentować. Więc to by było na tyle w tym wideo. Wiecie dokładnie, co to jest teraz technologia Flutter, że umożliwia to łatwiejsze tworzenie interfejsu użytkownika i całych gotowych aplikacji oczywiście na systemy telefonów, system Android lub iOS. I jest nowa jeszcze technologia do tworzenia stron internetowych, ale to w przyszłych odcinkach. Oczywiście to jest jeszcze preview, tech preview, czyli to nie jest produkcyjna, więc możemy się zignorować to w tym momencie. To by było na tyle, trzymajcie się i do następnego razu. Hej.